Dzień dobry, witam Was serdecznie. U nas dzisiaj zwykły dzień, tutaj pranie, mam mnóstwo w sumie prania do zrobienia, już jedno wstawione. Jesteśmy już po śniadaniu, Augustynka ma swoją pierwszą drzemkę, a u nas, spójrzcie, znowu piękna pogoda, piękny dzień, dlatego próbuję zrobić jak najwięcej prania, żebym mogła sobie wywiesić na podwórko. Tutaj mam również Hello Fresh, muszę sobie sprawdzić, czym są wszystkie składniki, może Wam od razu pokażę, jakie obiady mamy na ten tydzień. Już wyjęłam z tego pudełka tutaj i już Wam pokazuję przepisy. Pierwszy to jest quick and sticky beef with basmati rice, czyli wołowina z ryżem basmati. Tutaj są składniki. Kolejny to jest porky pappardelle with spinach, czyli wieprzowina z makaronem, tym takim grubym, szerokim, ze szpinakiem. Tu są składniki. I ostatnie to jest chorizo crusted penne cheese with garlicky green beans, czyli makaron penne z serem i chorizo, i do tego jest ta pyszna fasolka z czosnkiem. I tutaj już Wam pokazuję składniki. I to wszystko, ja zaraz sobie sprawdzę składniki. Wiecie, co jeszcze chciałabym dzisiaj zrobić? Oprócz upieczenia drożdżówek jeszcze bym chciała posiać takie nasionka. Tutaj jest 6 rodzajów nasionek i tutaj mamy, już Wam mówię, bazylię, rukolę, tymianek, jakiś miks ziół, do tego szczypiorek i włoska sałata. I tutaj mam już przygotowane takie małe doniczki zielone i tutaj takie kolorowe. Tego bym chciała mieć po troszku, nie dużo, tylko tak dla własnego użytku. No ale zobaczę, jak się wyrobię z czasem dzisiaj, bo jeszcze będziemy chcieli pojechać do sklepu Dobis. To jest taki sklep ogrodniczy, sobie trochę pochodzić tam, bo też tam mają takie rybki na sprzedaż. Dlatego chcemy zabrać Sebastianka i Augustynkę, żeby sobie troszkę tam popatrzyli na rybki pływające, ale zanim to wszystko jednak zrobię, sprawdzę sobie najpierw składniki tutaj i zabiorę się za drożdżówki, bo zostało mi troszkę jeszcze drożdży z poprzedniego wypieku, więc mam nadzieję, że się uda mi to wszystko zrobić się. Wszystko się zgadzało, więc odkładam sobie od razu przepisy tutaj na miejsce. Od razu zabieram się za bułeczki. Przepis mam z kwestii smaku i są to bułeczki z budyniem. Powinny wyglądać tak. Link do przepisu podam Wam pod filmikiem. Tak szybciutko Wam powiem, co tu dokładnie mam. Torebeczkę budyniu, szczyptę soli, drożdże, masło, 3 jajka, mleko, mąka, cukier i opcjonalnie do lukru łyżka soku z cytryny lub wody i pół szklanki cukru pudru. Zacznę od przygotowania rozczynu, do którego potrzebne są mi drożdże ogrzane do temperatury pokojowej, kruszę do miseczki, dodaję cukier i mieszam, aż drożdże się rozpuszczą. Następnie dodaję mąkę i ciepłe mleko i wszystko dokładnie mieszam. I odstawiam na 15 minut do wyrośnięcia. Gdy drożdże wyrosną, zabieram się za ciasto drożdżowe, a do ciasta drożdżowego potrzebne są... Do dużej miski wsypuję mąkę, sól oraz cukier. Mieszam. A następnie robię wygłębienie w środku, w które wleję urośnięty rozczyn. Teraz łyżko zagniotę mąką do środka, mieszając ją z rozczynem. Teraz dodaję mleko i jajka i będę dalej mieszać, zagniatając mąkę. Tak wymieszaną masę wyrabiam dłońmi lub hakiem miksera przez około 10 minut. Po tym czasie, ciągle wyrabiając, dodaję partiami bardzo miękkie masło i wyrabiam to do czasu, aż ciasto będzie gładkie i sprężyste, i to będzie około 15 minut. Wyrobione ciasto przykrywam folią i odstawiam w ciepłe miejsce na około 1,5 godziny. W tym czasie powinno znacznie zwiększyć swoją objętość. Spójrzcie, kto tu wstał! Kto tu wstał? Powiedz dzień dobry. Dzień dobry. O.
pralkę, słyszysz? Tak? Tańczysz do pralki, tak? Dobra, ciasto musi troszkę postać. My teraz troszkę coś zjemy. Mamy tutaj pozostałości z wczoraj. Tutaj mamy kurczaka i trochę żeberek. I do tego będziemy mieli frytki. A za chwilę zabieram się za budyń, czyli nadzienie do bułeczek. A do nadzienia są potrzebne... Budyń ugotuję według instrukcji na opakowaniu. Budyń odstawiam do wystudzenia. Tutaj Augustynka sobie ze mną jest, tak? Pyszne? Tak? Tak. A ja będę zabierała się za kruszonkę i do kruszonki jest potrzebna mąka pszenna, zimne masło i cukier. Do miski wsypuję mąkę, dodaję posiekane masło oraz cukier. Rozcieram to palcami, powstaną drobne okruszki. I tak przygotowane wstawiam do lodówki. Jestem już z powrotem, tutaj mam wyrośnięte ciasto, które teraz troszkę powygniatam na mojej stolnicy, posypane już mąką. Następnie ciasto dzielę na 24 równe części. I z każdej z tych części formuję placuszek o grubości 1 cm. Placuszki mam już gotowe, połowę z nich teraz przełożę tutaj na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. W każdym placuszku teraz zrobię wgłębienie na budyń, a zrobię to kieliszkiem, który ma dno około 3 cm. I do każdego wgłębienia wkładam budyń. Następnie boki smarujemy roztrzepanym jajkiem. Tutaj ja mam pomocnika Sebastianka, który mi pomoże, tak? Da. No ty też niedługo będziesz. Też będziesz smarować niedługo. Skończyłam. Ktoś chciał do nas dołączyć. A teraz na sam koniec już mamy wszystkie posmarowane jajkiem. Teraz posypiemy kruszonką i odstawimy na 20 minut do wyrośnięcia. A ja, Sebastianuś będzie teraz posypywał. Już możesz mnie posypywać sobie bułeczki. A ja w tym czasie włączył piekarnik na... Oj! Rozgrzeję piekarnik na 180 stopni. Tak pierwszą porcję wstawiam do piekarnika na około 18 minut. Pierwsza porcja już jest gotowa. My dzisiaj mamy gości. Spójrzcie, kto tam idzie. Cześć. Dzień dobry. Dzisiaj mamy gości. Moja siostra przyjechała, będzie testowała bułeczki. Pachną wybornie. To i Sebastian już jedną zjadł, też mu bardzo smakowały. I teraz będzie nasza kolej. A ślinka leci. Taki zapach. Przepyszne. Jeszcze Greg zaraz kawę nam zrobi. Co masz? Jakiego masz loda? Pokaż. Peppa Pig. A nie, gdzie? A ty, Sebastianuś? Uuu, ale zaszalałeś. A tutaj szwagier wziął się za koszenie trawy. Tutaj trzeba siostrę troszkę jeszcze spakować.
No i siostra pojechała, spakowała mi troszkę bułeczek i spójrzcie, co jeszcze dostałam od niej. Moje ulubione snaki i pomidorowo-serowe, moje ulubione. Wiecie co, na bułeczki nie zrobiłam lukru, ale i tak są pyszne, że lukier nie jest konieczny. Grek jeszcze tylko skończy kosić trawę i pojedziemy do Dobis. Tam troszkę tylko sobie pochodzimy i wracamy do domu, nie spędzimy tam długo. Jesteśmy już w domu po obiedzie, już nawet Greg dzisiaj gotował. Byliśmy w Dobis, pochodziliśmy sobie troszkę, Sebastian i Augustynka pooglądali sobie rybki. Mają dość sporo fajnych rzeczy, takich do domu i do ogrodu, ale nam nic nie było potrzebne, więc sobie tylko popatrzyliśmy, pochodziliśmy. Zajechaliśmy też tylko na chwilkę do Home Bargains, bo potrzebne było mi kilka rzeczy takich do domu i dla siebie, więc szybciutko Wam pokażę i będę się z Wami już dzisiaj żegnać, bo to był naprawdę pełny dzień, fajnie spędzony. O, kto to przyszedł tutaj do mnie? Kto to tu chodzi, co? Augustynka tutaj już jest koło mnie. Już Wam tylko szybciutko... O, mucha jeszcze wleciała nam tu. Zaraz ją wygonię, czekajcie. Jestem z powrotem. Już wyleciało, bo mamy tutaj drzwi otwarte od balkonu naszego. I szybciutko Wam pokażę, co kupiłam. To większość rzeczy takich kosmetycznych. I kupiłam Dettol taki do sprzątania kuchni. Uwielbiam zapach tego płynu. Tutaj mam dwa żele pod prysznic. Jeden Simple Refreshing Shower Gel. Ten zazwyczaj używamy, a ten wzięłam do wypróbowania. Palmolive, kokos i mleko. Tutaj wzięłam pastę do zębów, Max White Sparkle Diamond. Tutaj są dwie tubki, a druga Colgate Max Fresh, jedna tubka. Dla Sebastianka też wzięliśmy jedną pastę Big Thief Aqua Fresh. I tutaj mamy Wisdom, płyn do płukania ząbków. Już jeden, kupiliśmy dwa, tylko jeden już zaniósł sobie na górę. Tutaj wzięłam swój ulubiony, teraz odkryłam taki, właściwie Greg odkrył, bo poprosiłam go raz, żeby mi kupił. Suchy szampon. Wzięłam sobie też dezodorant Dove. Też jeden z moich ulubionych, już dawno go nie miałam. I ostatnia rzecz to jest maska do włosów, którą sobie teraz wypróbuję. To jest firmy Garnier. Nawilżająca maska, ona jest z aloesem i kokosem, więc to do wypróbowania, ale zapach ma piękny, więc zobaczymy. Greg tam do mnie macha przez okno. I to wszystko, więc ja teraz będę się już z Wami żegnała, bo jestem już troszkę zmęczona i to był naprawdę pełny dzień tutaj. Zmęczona jesteś? Tak? Tak. Ale masz włoski potargane, jejka! Więc ja już z Wami się dzisiaj żegnam. Ja jeszcze muszę zebrać pranie z podwórka, więc do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. Pa, pa. Pokaż, pa, pa. Pa, pa. Ślicznie. O, i koci, koci jeszcze. Gratis, tak? Ślicznie. Pa, pa.